Mamy godzinę. O, trzeba włączyć chyba lampę, ale na razie nie. Mamy godzinę 16:05. Zaraz przyjdzie taryfiarz. No, żarówka mi tam szwankuje jedna. Będę musiał wyłączyć. I zobaczcie, kochani. Dzisiaj przyszły trzy kocyki, czyli materace. To włożyłem tutaj, tutaj i tutaj. O. I już mnie tu w pupę grzeje. I mam nadzieję, że kotkom też będą grzały. Nie? O, prąd się za chwilę. Będzie cieplutko. No. Dobra, idę z kotkami. Pan już jest chyba tuż, tuż. Kicia. No dzisiaj jedzie Baribalek teraz i jedzie ten Chińczyk i Klakier. O. I chodźcie, kicie. Teraz was załaduję na mojego tira i podjedziemy pod parkan. O, dobra, jest załadowane. Dwa kotki, 5-1. Co, kiciulku? Jedziemy, jedziemy. Najpierw ciebie zaniosę, a później przyjadę po nich. Taksówka numer 1, zakurzony Fiat. Jak to w piosence było? Nie, w piosence było taksówka numer 5, zakurzony Fiat. O, chyba jedzie już. Zobaczymy, coś tam jedzie. Czy to taryfa? Taryfa. Jedzie taryfa. Jedzie pan Rysiek. Witam pana Rysia. Witam, panie Rysiu. Tu mam już... Słucham? Oj, to dobrze. U Ładyżyńskiego przecież byłem. Skojarzył mu pan, że Ładyżyński? Co? U Ładyżyńskiego, że byłem. No. No. A Krzychu już tutaj stołek jakiś przyniósł. No. Żeby wchodzić lepiej. O, to dla niego, bo dla mnie nie potrzeba. Wie pan co? On jest nisko. No niech pan trzyma, bo ja tu jedną ręką filmuję, a jedną łapię. On, słuchaj, bo dla niego to jest... Ja tutaj też postawię jakiś coś wyższego, no. I że będzie się łapało. No, tu nawet można będzie łapało, coś postawi tak, żeby to no, można było no. Postawić. Tylko wie pan co? Dyrekcja jak zobaczy, to może zabrać. Bo no. Może tutaj pomyślą, że narkotyki przerzucają mi wódkę. To narkotyki... Albo, że jak to są, nawet... to przeskakują przez płot. Tak? No. Cicho, nie, nie, cicho. Jeszcze dwa. Dobra. Zaraz idę przyniosę. Przywiozę. Zaraz przyjedziemy. Co? Szlamek? Jak się czujecie, kiciulki? Co? Jedziemy. Jedziemy.
każdemu podadzą. Tak, ale wie pan, jak, oni jak widzą, to zaraz, wie pan. No wiem, chodzi, to kurwa. Tu kiedyś brat przyjechał nie, w odwiedziny i żeśmy tutaj stali. Proszę pana, i żeśmy rozmawiali, wyleciała zastępca dyrektora. Co tego, co pan tam robi? Wiedziała, że to ja, że mój brat i tak dalej. No zaraz zadzwoni na policję, a brat jest były komendant. I to niech pani dzwoni. Nie. O, kurwa pani, ja tutaj włożyłem taki no. Chuj, taki chuj. Cicho, bo się nagrywa. Się nagrywa. Aha. Ja włożyłem taki, wie pan, no. To przygodnili się tego żalu. Jak pan załaduje kotki, to jeszcze coś mam dla pana. Dobra. No. Ciężko, bo on trochę niższy ode mnie jest. No, no. Dobra. Co tam oni? Co tam? Ktoś potem będzie wiedział, co ma robić? Tak. Panie Ryśku. Tu są maski. Maski? Jest kilka masek. No i... Podziel się pan z panem Krzysiem. Dobra. I jak będzie pan przyjeżdżał tutaj, to maskę niech zawsze pan założy. Tu, nawet tutaj, tak? Tu tak. Bo wie pan, jak będzie dyrekcja czy coś, powiedzą, o kurczę, ja się kontaktuję bez maski, tego jeszcze. Ja tego. Mam swoje maski, kochani. Ale wie pan. Podzielcie, to są bardzo wygodne. Bardzo wygodne. Dobra, dobra. I tego. I teraz jak przyjedzie pan, panie Ryśku, to pan zatrąbi czy nie? Zatrąbi. Zatrąbi, nie? Ja sobie wyjdę. I teraz pan słucha, jutro jest sobota, on pracuje tylko od 10 do 12 i pojedzie pan Krzysiu. A wy poniedzieli. Dobra. Nie? No. I przy tym... No. No dobra. Pojechał. No dobra. Czyli pojechał Baribal, pojechał Klakier i pojechał Chińczyk. No w lepszej kondycji z tej trójki to był Klakier, ten Baribal. Bo nie był w ogóle usmarkany, a tamte usmarkane. No ale Baribal ma tam dziąsła i zęby do naprawy. Kochani, także trzeba będzie tam coś robić. I to się zapowiada, bo pan doktor powiedział, że Baribalowi najpierw wyleczy te przeziębienie i tak dalej. Jak to wyleczy, to weźmie się za... A, i dziąsła wyleczy, to później się weźmie za zęby. No i na koniec odrobaczam. A zobaczcie, ile kotki mają mięsa. Widzicie? A tam, w tej drugiej części tego terenu po byłej jednostce wojskowej, bo ta jednostka wojskowa, może od początku, jak był ten szpital za Niemców, od 1899 do 1940, to było 17 hektarów. Później jednostka wojskowa to przejęła, te 17 hektarów, a w 89 roku, jak zlikwidowano jednostkę wojskową, to teren podzielono na dwie równe części po 8,5 hektara. I w jednej jest tutaj DPS, gdzie my jesteśmy, kochani. Budynki, wszystko, instalacja, wszystko chodzi elegancko, mimo że ma 121 lat. Natomiast tam część prywatna za parkanem, oddzielona. Wszystko tak samo, w takim stylu. Ruina, kochani, ruina. Wszystko się wali. A już jeżeli chodzi o instalację metalową, to wszystko zaraz, jak pierwszy właściciel, a już jest chyba czwarty, wyrwał z korzeniami, z murów, z ścian, z podłóg. I wszystko na złom. A kupili za 5 milionów. A złomu mieli może za 10 milionów. Albo i więcej. I sprzedali następnym. I następnie buszowali. I tak dalej. I co najciekawsze, kochani, że u nas na naszym budynku przy wejściu do biura jest konserwatora zabytków. Tabliczka zabytki podlegające ochronie. Tam to jest to samo. Zabytki. I to niszczeje. Niszczeje jak nic. Wali się, kurczę. I tam konserwatora nie ma. No, kurde, kochani. Co to za konserwator? Co to za przepisy? Paranoja. Jak Boga, schizofrenia jakaś. To tylko się nadaje na jakąś komedię, kurczę, jakiś kabaret. No, tutaj potrzeba tego
chtyma, żeby zrobił z tego jakiegoś misia. Kurczę, wyśmiał to. Ja sfilmowałem na moim kanale to, te budynki, to wszystko, ta ruina jest pokazana. Przyjeżdżają chłopaki z wojska, którzy byli tutaj. Niektórzy płaczą, jak widzą to, co się tutaj dzieje. O, a tu kto to idzie? A, ha, ha, ha. To idzie nasza Majeczka. Majeczka, kiciulka. To dzisiaj była. Nie, dzisiaj nie była. Wczoraj była. No, co tu mi się nie chce? Zapiąć cholernę. No dobra, na razie wyłączę. Damy sobie spokój. Kochani.